czołem wszystkim sympatykom starej motoryzacji. Nazywam się Grzegorz Musidlak. Przyjechałem dzisiaj tutaj Land Roverem Lightweightem. Wyprodukowano ich około 11 tysięcy sztuk na potrzeby tylko i wyłącznie wojska w kilku armiach NATO. Przyjmuje się, że czasy wojskowe przeżyła połowa, może mniej. Oryginalny kamuflaż z armii duńskiej został zachowany. Plandeka jest oryginalna, odnowione zostało tylko wnętrze. Ten egzemplarz jest 24-woltowy, służył po części w Danii jako generatory do radiostacji na poligonach. Woził działko bezodrzutowe. To auto zachowało swój numer boczny 52616. Także to jest znakomita historia pochodzenia tego auta. Nic tu nie jest podkręcone na użytek, prawda, jakichś kolekcjonerskich gadżetów. Auto sprawuje się znakomicie. Silnik od 30 lat, to jest 82 rocznik, nie był otwierany poza uszczelką pod klawiaturę i poza uszczelką pod wydechy. Do tej pory jeździ tak, jak został z Danii przywieziony, a w Danii, jak skończył służbę, to i tak kilka lat stał na polu. Także póki co jakoś los oszczędził mi głębszych napraw, co za tym idzie większych nakładów. Napędy działają sprawnie, auto jest sztywne na ramię, napęd ma dołączany przedni osobno, reduktor osobno. Także pod tym względem jest to ogromna przyjemność i zabawa. No, w terenie, ponieważ on jest raz, że w nazwie już ma lightweight, czyli lekką wagę posiada bardzo krótki rozstaw osi, 88 cali. Znakomicie, po prostu nie ma góry, nie ma jakiejś innej przeszkody, żeby sobie z tym nie poradził. Specjalnie po prostu założyłem agresywniejszy bieżnik, żeby sobie poradzić. Przy czym nie używam go do offroadu i nie robię go na offroad, raczej, tak jak tutaj widać, jest dbałość o szczegóły wojskowe. Używam go na co dzień do lasu, na grzyby, na ryby, na zakupy pod sklep, żeby sąsiadom adrenalinę podnieść. Mam dwa takie Land Rovery, jeden benzyna 12V, drugi diesel, ten tutaj 24V. Na razie nie mam warunków takich, powiedzmy, infrastrukturalnych, żeby gromadzić jakieś większe zapasy. Natomiast jeśli nie będzie to reklama, to chciałem powiedzieć, że ściągnąłem z Anglii ogromną ilość oryginalnych części, genuine parts tak zwanych, czyli to nie są produkowane zamienniki, to są części ze starego sztoka, ze starego sklepu, placu, który po prostu, także wielu znajomych kolegów kontaktujemy się pod tym względem, wymieniamy sobie. Maksymalna jego prędkość, tak jak dzisiaj tutaj przyjechałem spod Alverni, no to jest tam 50 na godzinę na szosie, prawda, więc żal mi innych uczestników, żal mi opon, wtedy kładę go na lawetę. 90 litrów wchodzi ropy, także to mi starcza na miesiąc, półtora, to tak czasowo, to jest taki nietypowy przelicznik na miesiąc, prawda.